Dzień dobry, jestem Maria Julia z Arriva i dzisiaj przygotujemy taki deser, który mi przyniosę bardzo dużo miłe wspomnień jako dziecko. Jest bardzo popularny też w Meksyku i dlatego chcę Wam pokazać. No teraz na święta jest słodki, żeby było słodkie święta. Nazwa jest arroz con leche, czyli ryż z mlekiem. Po pierwsze mamy tutaj ryż, to jest najważniejsze składniki i go musimy wypłukać. Wypłukamy. Teraz go dajemy z wodą. 300 ml wody. Gotujemy na szybkie ogień, dodając oczywiście laski cynamon. Jak się nie ma laski, można dodać jaki się ma, proszku. Około 10 minut. Minęło 10 minut, więc teraz prawie woda wyparowała, nie całkiem. Jest moment, żeby dodawać mleka. Pół litra. Cukier 50 mg i łyżeczka nasza wanilia płynie dostępne Arrivie. Wystarczy. Teraz zostawiamy, mieszając od czasu do czasu, żeby się nie kleiło. Około 20 minut. Już czas minęło. Teraz jest lepiej moment, jak jest taki kremowy, nie suchy. Zmniejsza maksymalnie temperaturę i dajemy zachęcone, słodkie mleko. Aby było bardzo słodkie. I se fila. Właściwie jest gotowe. Tylko czekamy, aż wystygnie. Już ryż jest zimny. Gotowy do serwowania. I jeszcze dekorujemy rodzynkami i cynamon w proszku na końcu, żeby ładnie wyglądało i zachęcało do zjedzenia przede wszystkim dzieci. Proszę Państwa, smacznego.